Wydawać by się mogło, że 2 lata to sporo czasu, aby przyswoić sobie zasady segregacji śmieci. Okazuje się jednak, że nie do wszystkich jeszcze ta wiedza dotarła. Od wielu lat już o tym się mówi. W szkołach prowadzi się edukację w zakresie ekologii, a mimo wszystko segregacja odpadów u nas nie wygląda najlepiej. Z doświadczeń urzędników wynika bowiem, że nadal mimo deklaracji o segregacji odpadów w wielu gospodarstwach domowych nie jest ona prowadzona, świadomie lub nieświadomie. Brakowało takiego ogniwa, które łączyłoby pewne rzeczy pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości. Brakowało ogniwa, które na bieżąco byłoby w kontakcie z mieszkańcami. Teraz tym ogniwem mają być ekopatrole. Jastrzębscy strażnicy miejscy będą kontrolować posesje w poszukiwaniu nieścisłości czy uchybień wobec obowiązku segregacji odpadów. Jak mówi komendant tamtejszej straży miejskiej Grzegorz Osóbka, ekopatrole będą szczególnie wyczulone właśnie na przestrzeganie zasad ekologii. Wąska grupa pracowników, chcemy, aby poznała wszystkie aspekty, wszystkie niuanse tej kontroli, aby wyeliminować różnego rodzaju czy nieścisłości w kontrolach, czy być może jakieś aspekty, które mogą być przeoczone poprzez poszczególnych funkcjonariuszy. Co ważne, nie oznacza to dodatkowych etatów w Straży Miejskiej. Dotychczasowi pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni do tego właśnie celu. Jedno pozostanie niezmienne. Ekopatrol będzie mógł w przypadku wykrycia jakiegokolwiek wykroczenia pouczyć mieszkańca lub ukarać go mandatem. Na samym początku na pewno ekopatrol będzie pełnił takie 2 najważniejsze zadania. Na pewno będzie weryfikował prawidłowość wypełnienia obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i również postępowania z nieczystościami ciekłymi, ale również zamierzamy ekopatrol na tyle wyszkolić, aby posiadał tą informację taką ogólną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. To będzie forma również takiej właśnie informacji, edukacji. To będzie forma kontaktu między gminą a właścicielami nieruchomości. A ekopatrole już można spotkać na ulicach Jastrzębia Zdroju. Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie w miniony poniedziałek odwiedzili Jastrzębski Urząd Miasta, aby podsumować zakończony niedawno sezon Polskiej Hokej Ligi. Sezon, dodajmy, bardzo dla nich udany. Jak ta drużyna się prezentowała Pana zdaniem do tego momentu, do końca sezonu? No, rewelacyjnie, tym bardziej, że jak pamiętam, się spotkaliśmy w maju, gdzie nas było około 15 zawodników. Nikt się nie spodziewał, że my w ogóle dojdziemy do strefy medalowej. Tak liczyliśmy gdzieś koło 4 miejsca, może 5. A tu naprawdę przed trener zrobił świetną robotę, poukładał tych chłopaków niesamowicie. Widać to było na lodzie od pierwszych meczy, nawet w sparingach, gdzie wygraliśmy z Witkowicami, z Ekstraligą drużyną, to już naprawdę było wydarzenie i taki promyk nas nadziei naszedł, że możemy coś ugrać dalej i faktycznie w sezonie to tak wyglądało, że graliśmy z drużynami zdecydowanie mocniejszymi od nas, a graliśmy z nimi jak równy z równym, a nawet w większości meczach przeważaliśmy. Sama końcówka sezonu była dla nas dość smutna, bowiem bardzo chcieliśmy wywalczyć Mistrzostwo Polski, ale teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że był to sezon bardzo udany. Wszystko układało się po naszej myśli. Drużyna ciągle pięła się w ligowej tabeli. Co prawda w finale trochę szczęścia nam zabrakło, ale trzeba przyznać, że drużyna GKS-u Tychy była bardzo mocna i wygrała zasłużenie. Podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Anna Hetman zapewniła władze klubu i hokeistów, że miasto nadal zamierza wspierać klub również finansowo. Od wielu lat miasto wspierało hokej i myślę, że to jest taka dyscyplina, którą trzeba podtrzymywać i walczyć o to, aby hokej przetrwał. No, ten sezon był wyjątkowo dobry dla naszych hokeistów, a z kolei młodzi hokeiści muszą mieć jakiegoś mistrza, jakiegoś lidera, który będzie ich wspierał i prowadził z kolei do ich sukcesu. A wspomnianym liderem będzie z pewnością najbardziej doświadczony reprezentant naszego kraju, grający w Jastrzębiu Leszek Laszkiewicz, który w przyszłym sezonie zakończy ligową karierę. Oby zarówno dla niego, jak i dla reszty drużyny był to sezon co najmniej tak udany jak poprzedni. W minionym tygodniu w Jastrzębskim Urzędzie Miasta rozstrzygnięto 18. edycję miejskiego konkursu wiedzy ekologicznej. Młodzież, która przystąpiła do tego konkursu, wykazała się naprawdę bardzo dużą wiedzą ogólną z zakresu ekologii, zakresu odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii, niskiej emisji.
Ja myślę, że tą wiedzę, którą oni nabyli, ucząc się do tego konkursu, wykorzystają ją również w swoim życiu zawodowym, bo tej wiedzy, którą teraz nabyli, tak szybko się nie traci. W tym roku konkurs osiągnął pełnoletność, ale to nie jedyna okrągła rocznica. Równo 25 lat temu po raz pierwszy w naszym kraju obchodzono Dzień Ziemi. Przez ten czas również Jastrzębski Konkurs pomagał budować ekologiczne postawy wśród najmłodszych. Młodzież dobrze wie, że z ekologią wiążą się również nie tylko ekologia, ale również ekonomia, że ekologia się opłaca, że ekologia przynosi konkretne zyski nie tylko dla nich, ale również dla społeczeństwa, w którym żyją. Także myślę, że im bardziej wyedukujemy młodzież pod względem właśnie tych zachowań proekologicznych, to ta młodzież w przyszłości będzie bardziej świadoma swoich zachowań i wszyscy na tym zyskamy. To kolejny dowód, że każdy z nas bardzo małym kosztem sił może zaoszczędzić konkretne pieniądze i wiedzą o tym już najmłodsi. Jastrzębska Majówka w tym roku przebiegała pod hasłem Pokłady Roka. Nieprzypadkowo. Historia. Uznaliśmy, że Majówka z Mosirem to już taka troszeczkę trąci i ogłosiliśmy konkurs na nazwę. I Pokłady Roka wybraliśmy spośród tam kilkunastu propozycji. Uznajemy, że są takie analogiczne trochę do miasta. Dużo zawsze było w Jastrzębiu Roka. W tym roku pogoda wielbicielom Roka dopisała i zamiast w strugach deszczu można się było zabawić przy niemal bezchmurnym niebie, a o dobrą atmosferę zadbały m.in. zespół DCAC, czerpiący garściami ze swoich nieco starszych kolegów z Australii. Jest to ciężka praca, dużo pracy wymagało, żeby zgrać to jakoś, wczuć się w całą tą otoczkę AC/DC. Dosyć charakterystyczne brzmienie, nawet bardzo charakterystyczne, już nie mówiąc o wokalu, gdzie trzeba było naprawdę znaleźć po prostu tę barwę. No ale co, że jesteśmy fajni, to po pierwsze, tak? Ale jeszcze jesteśmy zdolni jesteśmy. Zdolnych na scenie Jastrzębskiego Stadionu Miejskiego było więcej, wszyscy jednak prezentowali Roka w przeróżnych odmianach. Jastrzębia i nie tylko, Raptor reprezent, DJ-e naprawdę super, tacy zakręceni. Ostry i jako gwiazda wieczoru dzisiaj zespół Hunter, mam nadzieję, że naprawdę da czarny. Impreza bezsprzecznie połączyła różne pokolenia, nawet ci najmłodsi mogli tego dnia liczyć na sporą dawkę dobrej zabawy.